Zobaczcie, 2 miesiące jazdy, niecałe 1500 km po prawie shooterkach premium. I jak te opony wyglądają? Tak jest przód, znaczy tak jest tył, tak mniej więcej one wyglądały od nowości, jak z przodu. Więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to opony gravelowe Continental Terra Speed w rozmiarze 700x40C. Opony, które użytkuję około, no ponad 2 miesiące. Zakupiony pod koniec kwietnia, tuż przed wyścigiem Lyconic, gdzie zależało mi na lekkim zestawie kół wraz z oponami, koła, winczy, o nich się już mniej więcej wypowiadałem i też wstępnie mówiłem o tych oponach, gdzie no, zrobiły na początek na mnie dosyć spore, fajne, pozytywne wrażenie, ale to było na początku, teraz minęło już 2 miesiące, około 1500 km, więc już mogę powiedzieć nieco więcej. I teraz przejdźmy do jeszcze takich podstawowych kwestii, czyli opony te można kupić za ponad 200 zł, czyli nie mało, ale opony gravelowe z reguły tanie nie są. Albo można kupić coś do stówki, później między 100 a 200 zł jest jakby taka luka w oponach gravelowych i dopiero powyżej 200 do nawet 300 paru złotych można znaleźć już coś ciekawego. Opony wybrałem z tego powodu, że gdzieś na grupie Eskera zobaczyłem informację, że ktoś się przesiadł z Wolfpacków Super Speedów na właśnie opony Continentala Terra Speed i że jest mega, mega zachwycony, że są szybsze, że są w ogóle top, nie? I to mnie troszeczkę jakby powiedzmy zdziwiło, bo z Wolfpacków byłem bardzo zadowolony, nie licząc tam nie do końca może dobrego systemu hookless, że może tam stopka nie jest idealnie ta zgrana z tym, więc stwierdziłem, że Continental na pewno będzie dobrze z systemem hookless współpracował. Dlatego się na nie zdecydowałem i teraz tak, one są w rozmiarze 700x40C i mimo dosyć grubej obręczy to ten rozmiar wychodzi węższy, bo niecałe 39 mm, więc nie dziwię się, że osoby, które decydują się na te opony, wybierają rozmiar 45, bo wtedy one pewnie nawet na szerokich obręczach wychodzą w rozmiarze jakieś 43 mm. Opony są z mieszanką Black Chill, czyli to jest coś takiego specyficznego dla Continentala. I z tą mieszanką opony są dosyć wytrzymałe i tu nie mogę powiedzieć, bo mimo niskiej wagi, tam niecałe chyba 450 gramów, nie złapałem ani jednego kapcia. Nawet tutaj o teraz widziałem, że jest jakieś delikatne nacięcie, ale nie widziałem ani razu, żeby to mleko gdzieś tutaj wyciekło. Czasami zdarzało mi się, że widziałem jakby ta opona się trochę pociła na bokach. Nie wiem, czym to było do końca spowodowane, ale wydawało mi się, jakby to mleko czasami bokami wychodziło. Na Lyconicu, gdzie po raz pierwszy mogłem przetestować jakby te opony tak naprawdę w dobrym terenie, to bardzo dobrze mi się na nich jechało. Na shooterkach premium, na asfaltach te opony szły bardzo szybko, mimo że one wydają dźwięk takich oporów toczenia, czasami znany z MTB, jak się jedzie góralem po asfalcie, to słychać taki szum opon, to tu też ten szum jest jakby taki delikatny, ale nie czuć, żeby te opony w jakiś sposób zamulały. Było to dla mnie dziwne, ale no naprawdę na początku jeździło mi się na nich bardzo, bardzo dobrze. Później troszeczkę już po powrocie do domu na Kujawach zacząłem eksplorować jakieś trochę inne tereny i zauważyłem, że one już sobie troszeczkę gorzej radzą w piasku. Więc zacząłem trochę manewrować z ciśnieniem i generalnie jak jeździłem ciśnienie, to z przodu dawałem 1,8, z tyłu 2,3 bara, czyli przy mojej wadze gdzieś tak 78 kg na chwilę obecną. Myślę, że to jest dobra waga. Ja tam zawsze jestem zwolennikiem troszeczkę wyższych ciśnień, ale no system hookless jest po to też, żeby korzystać sobie z trochę z niższych wartości, aby była lepsza trakcja i tutaj komfort. Jeżeli chodzi o komfort, to te opony są dosyć takiej miękkiej gumy i nawet ładując troszeczkę więcej ciśnienia, to i tak ta opona w jakimś tam stopniu sobie ładnie
pracuje. Byłem też zapewniany przez pewną osobę, że te opony są bardzo wytrzymałe, że już drugi czy tam trzeci sezon na nich jeździ i one jeszcze mają dosyć małe ślady zużycia. Więc trochę mnie to zaskoczyło, bo kostka tutaj, ten bieżnik jest bardzo podobny do szwalby G1ów, gdzie wiem, że te opony też się bardzo szybko zużywają. Więc mówię, też z ciekawości przetestuję, zobaczę, jak to mniej więcej wygląda. I powiem szczerze, że już po tych 2 miesiącach jestem delikatnie zniesmaczony tymi oponami, bo myślałem, że będę mógł spokojnie na nich przejeździć cały sezon i że one będą się sprawdzać dużo, dużo lepiej. Myślę, że jakbym mieszkał, nie wiem, na jakichś Mazurach, gdzie jest dużo szutrów premium, no to wytrzymałyby one trochę więcej, ale mieszkam na Kujawach, gdzie albo są asfalty, albo są piachy, tych szutrów premium jest mało i powiem szczerze, że 1500 km i takie zużycie to jest bardzo, bardzo niedobrze. 1500 km to w sezonie można zrobić w jeden miesiąc. Wydając 200 zł na jedną oponę razy 2, czyli 400 na miesiąc, to jest słaby wynik. Powiem szczerze, no jak ktoś ma na przykład tylko jeden rower uniwersalny i lubi jeździć po utwardzonych drogach, lubi jeździć szybko, no to tu na tych oponach faktycznie jeździ się szybko, ale one znikają w oczach. Kolejna sprawa, że ja jak już biorę udział w jakichś zawodach, no to lubię trochę zaryzykować na zakrętach, na jakichś zjazdach i na Lajkoniku faktycznie tutaj nie miałem żadnych problemów, póki jeszcze ten bieżnik był dosyć sporawy. Ryzykowałem dosyć ostro na zjazdach, bo potrafiłem jechać ponad 60 na godzinę, wchodzić gdzieś tam w zakręty i wszystko było ok, ale tutaj na przykład teraz na tym ostatnim wyścigu, co było w Radziejowie, czyli na Pogranicza Gravel, te tereny już były różne, to nie było jakichś szybkich zjazdów, ale było bardzo dużo zakrętów i powiem wam szczerze, że na niejednym zakręcie no już mi się ta opona mega uślizgiwała. Było też trochę takich szuterków tego typu, co tutaj widać. I nawet na takiej nawierzchni, na zakręcie potrafiłem się czuć mega niepewnie, bo przód mi zaczął trochę uciekać. Więc widziałem ostatnio recenzję na innym kanale tych opon, gdzie ktoś stwierdził, że to są praktycznie najlepsze opony, gdyby jeszcze kwestia tego zużycia była na trochę lepszym poziomie. Ja uważam, że są to prawie najgorsze opony, jeżeli chodzi tutaj o stosunek ceny do kilometrów, jakie można na nich zrobić. Najgorsze według mnie do tej pory, z których wszystkich korzystałem, to są Bontragiery GR1 w wersji Team ISU, czyli te bezdętkowe. Tam opony po niecałych 1000 km wyglądały jeszcze gorzej niż te, a w dodatku one zaczęły mi parcieć. Nie korzystałem ze szwalbów G1ów w jakimś dłuższym okresie, ale myślę, że szwalby G1y i Continental Terra Speed to poziom zużywania się jest na bardzo podobnym poziomie. Takie opinie chodzą od moich znajomych, którzy z tych opon korzystali i też nie są zadowoleni. W dodatku szwalby ma to do siebie, że chyba potrafi się dosyć często przebijać. Ale to akurat nie jest moje zdanie, bo za długo z takich opon nie korzystałem. Miałem je chyba oryginalnie w tym Octane, ale to bardzo szybko je wymieniłem na inne. Jeżeli chodzi o zużywanie się opon, no to Wolfpacki Super Speedy i Pirelli Cinturato Gravel Mixed na razie wygrywają. W tamtym sezonie na Super Speedach przejeździłem około 5000 km i powiem wam szczerze, że jak po środku jest taki bieżnik, to on jeszcze nawet się nie starł, co jest dla mnie bardzo dziwne. A no Pirelki już nieraz wspominałem, że potrafiłem na nie zrobić ponad 10000 km. I te opony jeszcze jakoś wyglądały. I te opony jeszcze dalej jeżdżą, bo jak komuś to je, że tak powiem, odsprzedawałem za no, dużo mniejsze pieniądze niż cena katalogowa, no to ta osoba jeszcze nadal na nich jeździ i nadal jeszcze mają dosyć sporo tego mięsa, czyli tego bieżnika. Mimo że mam dzisiaj plecak Continentala i mam opony Continentala, to nie jest to materiał sponsorowany, więc mogę powiedzieć szczerze swoją opinię bez jakby powiedzmy żadnych konsekwencji. I no ja
nie polecam. Generalnie, jeżeli ktoś szuka opon szybkich i jakby długodystansowych, no to nie są te opony. Jeżeli ktoś na przykład się ściga i ma na przykład te opony założone w, nie wiem, w drugim zestawie kół, no to jeszcze myślę, że spoko. Ma, powiedzmy, koła takie treningowe, trochę toporniejsze i do tego jeszcze opony właśnie, drugi zestaw taki wylajtowany, wycieniowany z tymi oponami, no to jeszcze spoko, o ile faktycznie te tereny, gdzie jeździ, gdzie się ściga, no to są głównie szutry, takie premiumy, bo tutaj na Kujawach, jak już pojawiają się jakieś piaski, no to już jest tak średnio, niestety. Nie radzą sobie trochę na zakrętach, nie radzą sobie w piaskach i się szybko zużywają, plus, że są faktycznie dosyć wytrzymałe i dosyć szybkie, więc tyle. Myślę w tym temacie. Jeżeli jeździcie na tych oponach i macie jakieś swoje zdanie, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja jestem ciekaw. Możecie pisać, jakie opony Wam się najlepiej sprawdzają, jaki jest dobry stosunek ceny do kilometrażu, na jakim robicie, ale no niestety Continental teraz Speed, one znikają w oczach. Trudno. Trudno. Chyba powrócę do Wolfpacków, Super Speedów i zobaczymy, jak w tym sezonie będzie się na nich jeździło. A teraz co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.